I mamy kolejne, spontaniczne spotkanie ze spontanicznym, szczerym, prawdomówiącym premierem Morawieckim. Na spotkaniu tym oczywiście były dziesiątki ustawionych pytań i będziecie mieli okazję, jeżeli będziecie mieli ochotę, będziecie mieli okazję oglądnąć i wysłuchać tych wszystkich pytań w dalszej części materiału. Ale ja chciałem tylko i wyłącznie skomentować jedno z tych pytań, które moim zdaniem akurat udało się przemycić temu odważnemu starszemu mężczyźnie w formie niecenzurowanej. Posłuchajcie. Pan nam obiecał kilka lat temu 770 miliardów. Pamiętam, z tym plakatem pan takim stał. Czy to jest prawda? Tak? Tak. I co się stało z tymi pieniędzmi? I po drugie jeszcze mam jedno pytanie. Panie ministrze, panie premierze, czy pan cały czas stosuje tą swoją zasadę, że ludzi trzeba słuchać, obiecać im to, czego oni oczekują, a potem się z tych obietnic wycofywać? I czy ludzie mają pracować, tu nie powiem tego niecenzuralnego słowa, który pan użył, za miskę ryżu? Dziękuję. Bardzo proszę, szanowni spokojnie. Państwo. Szanowni państwo, spokojnie pan premier odpowie, spokojnie. Szanowni państwo, cieszę się, że są tutaj zwolennicy, przeciwnicy. Najpierw opowiem o tych 770 miliardach złotych. Szanowni państwo, drogi panie, już teraz część z tych pieniędzy płynie do Polski. Druga część zablokowana przez sędziów i komisarzy i zablokowana na żądanie ludzi z Platformy Obywatelskiej czeka, hańba. I co jest ciekawe w odpowiedzi pana Morawieckiego? Ano to, że to jest jakieś rzekome KPO, jakieś komuś nieznane, mityczne KPO. Co więcej, to KPO jest wstrzymane przez platformersów, przez sędziów, przez wszystkich. Nie do cholery jasnej, ty kłamco i obłudniku. Ono jest wstrzymane przez to, że ty się nie możesz dogadać ze swoim podwładnym, że Ziobro rządzi tobą. Tak, Zbyszek Ziobro rządzi tobą, a nie ty nim. Ty jesteś cholera. Do niedawna jeszcze byłeś premierem, teraz to już nie wiem, kim jesteś, ale załóżmy, jesteś szefem rządu, a Ziobro powinien być daleko pod tobą. Kiedy się nie dogadujecie wy, kiedy wy niszczycie praworządność, kiedy wy niszczycie prawo, to jest wasza wina, że praworządna Unia Europejska nie chce dać takiemu niedemokratycznemu krajowi żadnych pieniędzy. No i tak samo jak spontaniczne można nazwać to pytanie, tak samo spontaniczne były zdjęcia i oklaski. Zobaczcie dalej. Tak, jeszcze nie kończymy. Nie, tylko zrobimy sobie zdjęcie, bo dzieci nie wytrzymają tutaj. No chodźcie dzieci. Wszystkie z sali też dzieci. Które dzieci chcą przyjść? Dzisiaj gorąco. Które dzieci chcą przyjść do premiera? Chodźcie. No chodź. No cóż, a teraz kończę już swoją wypowiedź i zapraszam was do oglądania flaków z olejem, pytań zadawanych przez podstawionych ludzi, ustawionych do ustawionej marionetki. No bo jeżeli zadają pytania sami swoi do samych swoich, to czego można się spodziewać? Jak ktoś będzie miał niestrawności, wymioty albo bóle żołądka? Przepraszam, ale to nie jest moja wina. Niestety Mateusz na wielu ludzi tak działa. Na razie, cześć wam raz jeszcze. By jeszcze zająć miejsca i bardzo proszę, przez podniesienie rąk z jednej i drugiej strony będą podchodzili panowie z mikrofonami. Bardzo proszę, kto ma ochotę zadać pytanie. Piotr, może z tamtej strony podaj mikrofon komuś najbliższemu. Bardzo proszę. Nie słychać. Nie. Halo? Dzień dobry. Ja na początku chciałam podziękować za te 8 trudnych lat służby ze Rzeczypospolitej. To tak ze strony mojej rodziny i myślę, że wszystkich. Dziękuję. Ja mam pytanie, przepraszam, że się stresuję. Ja mam pytanie. W ramach reformy administracji publicznej przewiduje rząd Zjednoczonej Prawicy włączenie w ramy służby cywilnej również agencji wykonawczych, które mają status państwowej osoby prawnej, ale nie podlegają pod bezpośredni nadzór
centralnych organów państwa, mimo że nadzór nad nimi sprawuje odpowiedni minister, to de facto nie ma tam wymogów odpowiedniej kwalifikacji osób, które tam pracują. Skąd wynika moje pytanie? Mam doświadczenie pracy ponad 2-letnie w jednej z takich agencji, mam wykształcenie prawnicze. I niestety muszę stwierdzić, że świadomość prawna osób tam pracujących, również tych, które podejmują decyzje, jest bardzo mała. I wydaje mi się, że to jest jeden z problemów efektywności działania takich naszych agencji, a bardzo by mi zależało, żeby one nam po prostu służyły. To jest jedno pytanie i związane jest z tym pytanie, czy PiS, czy Zjednoczona Prawica myśli o powrocie do pomysłu z 2015 roku, decentralizacji instytucji państwa, żeby również inne miasta, również mniejsze miejscowości mogły takie instytucje o zasięgu krajowym mieć, abyśmy może dzięki temu to poczucie służby Rzeczpospolitej szerzyli także w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, szanowni państwo, pierwsze pytanie dotyczyło efektywności pracy, efektywności funkcjonowania agencji państwowych. Tutaj rzeczywiście jest cały czas jeszcze dużo do zrobienia. Dokonujemy dużego skoku w zakresie cyfryzacji, informatyzacji, ale także to, o co pani spytała, nie tak dawno z szefami dwóch agencji i ich przełożonym rozmawiałem o tym, żeby rozpocząć duże programy szkoleniowe, żeby szkolić tych ludzi, jak mają pomagać ludziom, innym ludziom, obywatelom, bo oni są po to, żeby pomagać ludziom, a nie dla samych siebie. Więc dlatego jak najbardziej tutaj będziemy poszerzali te nasze programy szkoleniowe, edukacyjne i chcemy wdrażać coś takiego, żeby sprawdzać, czy obywatel w zetknięciu z daną instytucją, tak jak to się dzieje na przykład już w części szpitali, które są też częścią jakby no, służby publicznej, prawda, czy jest zadowolony z tego, jak został obsłużony. I to jest najlepszy miernik tego, czy służba działa fachowo, profesjonalnie i sprawnie. I drugie pytanie pani dotyczyło, niektórzy nazywają tego deglomeracji, czyli żeby przesuwać pewne istotne instytucje centralne do innych miast. Szanowni państwo, my to częściowo robimy. Nie obiecuję państwu, że ministerstwa będą gdzieś indziej przesuwane, bo ministerstwa, główne instytucje centralne powinny działać blisko siebie. Powinny być razem ze sobą w jak najlepszej, częstej, również osobistej, bezpośredniej komunikacji. Ale wiele instytucji, na przykład dzisiaj już teraz, chyba na dniach teraz, Komisja Nadzoru Finansowego tworzy Centrum Informatyczne w Krakowie. Przepraszam, w Katowicach. W Katowicach. Albo jedno z centrów obsługi działań związanych z dokumentacją policyjną jest na Opolszczyźnie, w Nysie, jeśli dobrze pamiętam. Tak samo pewne funkcje są w innych mniejszych miastach i my, jak możemy tylko, to decentralizujemy pewne funkcje. Ale to nie będzie nigdy tak, że jakby no wszystkie instytucje będą rozproszone po całej Polsce, bo tak na świecie nigdzie nie jest. Jednak nie będzie też tak, że nic się w tym zakresie nie będzie działo, bo ja dziękuję za to pytanie, bo chciałbym podkreślić to, jak ważne jest dla mnie, aby miasta takie jak Kościerzyna, Starogard, Tczew, czy Lęborg, czy Bytów, czy miasta również te, które leżą w bezpośredniej bliskości Trójmiasta, Rumia, Redo, Wejherowo, Słupsk dalej, żeby one wszystkie, które straciły w dużym stopniu po reformie 99 roku funkcje społeczno-gospodarcze, że zwłaszcza Słupsk, który był miastem wojewódzkim, prawda, żeby one odbudowywały te swoje funkcje społeczno-gospodarcze. I zaproponujemy cały program, który tego dotyczy, ale żeby nie być gołosłownym, to podkreślę też w odpowiedzi na pytanie pani, że ogromna część inwestycji, tych inwestycji właśnie w szkoły, w szpitale, w bezpieczeństwo ruchu drogowego, w nowe drogi powiatowe, gminne, przesunięta została z bogatych, wielkich polskich miast właśnie do Polski lokalnej. To już zrobiliśmy i to będziemy dalej robić. Bardzo proszę o kolejne pytanie.
rękę do góry, kto chce zadać pytanie. Bardzo proszę, tutaj może. Proszę. Panie premierze, ja mam pytanie. Jaki plan mają Niemcy, Francja, Włochy, żeby po prostu zapobiec fali tych nielegalnych emigrantów? Czy oni mają jakiś plan, czy tylko to, żeby... To jest, szanowni państwo, bardzo, bardzo dobre, bardzo ważne pytanie. No właśnie, można się zastanowić, jaki plan mają te państwa Europy Zachodniej, żeby zapobiec, słusznie użyła pani tego słowa, czyli żeby zaadresować ten problem u źródła, żeby zająć się podstawowymi problemami. My proponujemy tak. Dajmy krajom biedniejszym wędkę, a nie rybę. Niech w budżecie Unii Europejskiej znajdzie się wystarczająco dużo środków, żeby pomóc im na rozwój w ich krajach. Ale też chrońmy nasze granice zewnętrzne. Dlaczego Wielka Brytania była przez stulecia bezpieczna? Bo była krajem otoczonym morzami. Przecież morze stanowiło zwykle bardzo dobrą zaporę. Wystarczyłoby dużo więcej patroli policyjnych, straży morskiej, straży przybrzeżnej sfinansować, tak żeby te statki zawracała z powrotem do Libii, do Tunezji. No to wyobraźmy sobie, że te statki są zawracane. Jest taka możliwość zawracania tych statków. Przecież możemy spokojnie to zrobić jako Unia Europejska, ale nie robimy. Jakby tak kilka miesięcy to funkcjonowało, nikt by nie znalazł, żaden przemytnik, żaden bandzior, który tych biednych ludzi naciąga na $2000, wsadza na tą łódź i zmusza do płynięcia na północ, gdzie często giną przepełnione łodzie. Żaden by nie znalazł już więcej chętnych, bo by poszła fama, że po prostu jak ktoś chce się ubiegać o azyl, musi to zrobić w tamtym kraju. Taka jest recepta na to. I ja to wczoraj w nocy bardzo wyraźnie mówiłem, wykładając kilka razy. A oni jak Wańka Wstańka wracali cały czas do tego samego. Przyjmijcie nasz schemat. Musicie przyjąć imigrantów nielegalnych. A jak nie, to będziecie płacić. A myśmy się na to nie zgodzili i nie zgodzimy. Dziękuję bardzo. W imieniu Kościerzaków to bardzo dziękuję za przybycie pana do Kościerzyny. Nazywam się Halina Kostka, Polski Związek Katolicko-Społeczny i chciałam zapytać pana premiera o reparacje, które nam się normalnie należą. Proszę pana, tyle ile Polska straciła obywateli i tu na Kaszubach, i w Piaśnicy, i w Szpęgawsku, no i te wszystkie obozy koncentracyjne, które nam nasi sąsiedzi, których no powinnam wymienić, no Niemcy, no Niemcy nam tutaj sporządzili. No i dlatego ja też w mojej rodzinie mam osobę, która zginęła w Dachau. I bardzo proszę o takie konkretne jakieś pomoc dla nas, bo jesteśmy w trudnej sytuacji teraz. Tak, szanowni państwo, my najpierw przeprowadziliśmy bardzo dokładną analizę na tyle, ile mogliśmy, z rozkradzionych, rozgrabionych dóbr, majątków, zniszczonych wsi, miasteczek, polskich zabytków, polskich domów, popalonych wiosek i pomordowanych ludzi. Raz jeszcze grupa ekspertów zajęła się tym od początku do końca, od 1 września, bo oni w pierwszych dniach września już zaczęli tu mordować. Ci, którzy znają historię tej ziemi, wiedzą o tym doskonale. I przedstawiliśmy ten raport. I drodzy państwo, drodzy rodacy, tak długo jak rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie dzierżył stery rządów, nie odpuścimy tego tematu reparacji nigdy i doprowadzimy do skutecznego zakończenia, do tego, że Niemcy będą musieli płacić. I zrobimy to poprzez bardzo szeroką prezentację tego raportu. Już teraz bardzo szeroko poszliśmy w świat, można powiedzieć, z tym raportem. Rozmawiamy z Izraelem, rozmawiamy ze środowiskami żydowskimi w Stanach Zjednoczonych, aby nam pomogli, bo to także obywatele polscy pochodzenia żydowskiego. Połowa wszystkich zamordowanych mniej więcej, może nawet więcej, prawda, bo
W raporcie pokazano ponad 5 milionów ludzi zamordowanych przez Niemców. To około 2 800 000 do 3 milionów z tego to byli obywatele polscy pochodzenia żydowskiego, więc rozmawiamy z tymi środowiskami, aby wsparły nas w tym słusznym żądaniu odszkodowań od Niemców. I te odszkodowania, jak tylko będą, będą służyły Polakom, będą służyły narodowi polskiemu, naszemu szybkiemu rozwojowi gospodarczemu. Dziękuję. Kolejne pytanie. Czy można zdjęcie? Oczywiście, ale jeszcze za chwilę. Oni są tak wstydliwi, ale tutaj już uciekają, zbierają się te wszystkie kościerskie dzieci i im jest tutaj tak ciepło, panie premierze. Oni by chcieli na podest wejść i sobie jako kościerskie dzieci zrobić z panem premierem zdjęcie. Nie politycznie. Tak, jeszcze nie kończymy. Nie, tylko zrobimy sobie zdjęcie, bo dzieci nie wytrzymają tutaj. No chodźcie dzieci. Wszystkie... Z sali też dzieci. Które dzieci chcą przyjść? Dzisiaj gorąco. Które dzieci chcą przyjść do premiera? No chodź. No, wejdźcie na scenę z panem premierem. Zróbcie. No wejdźcie na scenę, żeby rodzice was widzieli też. No wejdźcie na górę. Chodź. Dziękujemy serdecznie. Zapewniam, że pan premier jeszcze tutaj zostanie później też, żeby zrobić coś zdjęcia, ale rozumiem, że tutaj pierwsze osoby już narzuciły tempo, ale to jeszcze pytania oczywiście zostaną. Bardzo dziękujemy. I z drugiej strony teraz bardzo proszę pytania. Tam jest... Dziękujemy serdecznie. I teraz pani, bardzo proszę, kontynuujemy. Się przedstawię, może jestem Barbara Plewka, jestem żoną armatora. Prawie rok temu, 23 lipca, odwiedził pan nas w Wejherowie. Wówczas pan rozmawiał z moim mężem, coś obiecał. Obiecał spotkanie, że w ciągu 3 tygodni pan się z nami spotka i pomoże rozwiązać sprawę. Nie spotkał się pan. Dzień dobry, panie premierze. Miło mi pana znowu widzieć. Chciałbym przypomnieć o obietnicach, które pan dał nam w Wejherowie. Mija rok. Panie premierze, usłyszałem tutaj słowa chyba pana rzecznika rządu o grupie, która za panem jeździ. To nie jest grupa przeciwników, to jest grupa ludzi, którzy próbują otrzymać to, co zostało nam obiecane. A teraz tak pokrótce. Panie premierze, spotkaliśmy się w ciągu miesiąca z panem ministrem Romanowskim, który był nieprzygotowany. Trwają jakieś prace, które generalnie polegały na tym, że nas się spycha. To jest taka spychologia. W zeszłym tygodniu byliśmy zaproszeni do Ministerstwa Infrastruktury przez pana ministra Grubarczyka. Chodzi o zarząd Okręgu Gdańsk. Był przewodniczący okręgu pan Krzysztof Dośla. Zastępcą plus nasza delegacja. Oczywiście minister nie pojawił się na spotkaniu. Tak, jeździmy za panem, bo dostaliśmy jakieś obietnice pomocy. Te pomocy nie zostały udzielone. Opowiadałem panu o tym w Wejherowie. Ale chciałbym jeszcze poruszyć jedną kwestię. Tak mówi się pięknie o tej Polsce lokalnej, o tych naszych firmach. Panie premierze, tutaj na wybrzeżu będą się budowały farmy wiatrowe. Ja se zdaję sprawę, że pan nie jest zorientowany w szczegółach, ale polskie przepisy prawne istniejące rugują polskich przedsiębiorców, polskich rybaków, polskich marynarzy z tej inwestycji. Mamy nieżyciowe przepisy, to się nie zmienia i nawet jak próbujemy się przekształcić, nie ma takiej możliwości. Ale chciałbym, żeby pan się odniósł, co dalej z tymi obietnicami, bo ta pomoc nie została udzielona. Pan minister Grubarczyk w poniedziałek powiedział, że w ciągu najbliższych paru miesięcy przedstawi coś Sejmowi. I taka faktycznie po roku, taka obietnica została nam dana. Dziękuję bardzo. Pamiętam tamten temat, pamiętam moje rozmowy z panem ministrem Grubarczykiem i to, co szef rządu robi w takiej sytuacji, to zleca odpowiedniemu ministrowi zajęcie się tym tematem. I ja natychmiast po tym, jak usłyszałem o tym problemie, natychmiast, na co są dokumenty, dowody, zleciłem ten temat odpowiedniemu ministerstwu. A teraz będą słowa bardziej może cierpkie dla państwa środowiska. To, w jaki sposób znający ten temat dogłębnie pan minister Grubarczyk przedstawia wasze roszczenia, przedstawia je inaczej niż państwo. Drodzy wszyscy uczestnicy i szanowny panie, każdy może wstać i powiedzieć, ja coś zażądałem.
i nie zostało mi to przekazane. No tak, no przecież władza nie jest od tego, żeby dawać wszystko wszystkim. Władza jest od tego, żeby analizować. Władza jest od tego, aby analizować prawo, aby analizować prawo. Ja szczegółowo tych relacji, o których pan mówi, nie znam. Może pan minister Horała je zna, bo jest stąd i zaraz poproszę go o uzupełnienie, bo na pewno pracując w Ministerstwie Infrastruktury się mógł lepiej z tym zapoznać. Ale to, co ja zrobiłem, wypełniłem dokładnie to, co państwu obiecałem, zleciłem, ale ja jestem przekonywany przez pana ministra Grubarczyka, że państwa roszczenia w takim zakresie przynajmniej nie są zasadne. Ja jeszcze raz wrócę do tego, nawet dzisiaj po południu zadzwonię do niego i po prostu będę ten temat starał się kontynuować. Proszę, pan minister Horała. Dzień dobry państwu. Ja faktycznie mogę powiedzieć, że pan premier znakomicie tą sprawę rozumie. Co do tego konkretnego spotkania, rozmawiałem już z panem przewodniczącym Doślą, też osobiście go za tą sytuację przeprosiłem, no ale też trzeba powiedzieć, że panu ministrowi Grubarczykowi nagłe obowiązki nie pozwoli uczestniczyć, ale zapewnił obecność pana ministra Witkowskiego, który jest też wiceministrem infrastruktury, więc to nie można mówić o jakimś lekceważeniu w tym spotkaniu z państwem. Ja jestem przekonany, że te rozwiązania zostaną wypracowane. Ministerstwo Infrastruktury, w którym już nie pracuję, ale pracowałem swego czasu, nad tym pracuję, a zwłaszcza pan minister Grubarczyk, ale faktycznie jest też tak, że w tej kwestii dotyczącej rybactwa, rybołówstwa mamy bardzo wiele sprzecznych interesów i mamy wiele sprzecznych również grup społecznych. Są ci rybacy kutrowi, dalekomorscy. Ich postulaty są sprzeczne z postulatami rybaków łodziowych, tych przybrzeżnych, a jeszcze do tego jest rybołówstwo tak zwane rekreacyjne, wędkarstwo na kutrach. I siłą rzeczy musimy znaleźć jakieś rozwiązanie, które wypośrodkuje postulaty różnych środowisk, no co zawsze spowoduje, że nigdy żadne ze środowisk nie będzie tak w 100% zadowolone, bo wtedy to inne środowisko z kolei by było w 100% niezadowolone w sytuacji, gdy te postulaty, tak jak mówię, czasem są ze sobą odwrotne czy ze sobą sprzeczne. Także z tego, co wiem, pan minister Grubarczyk, jego ekipa nad tym pracuje, to tyle mogę ze swojej strony dodać. Dziękuję bardzo i bardzo proszę tutaj kolejne pytanie. Bardzo proszę. Halo? Dzień dobry. Ja się nazywam Cezary Kaczmarek. Ja mam do pana takie pytanie, panie premierze, przepraszam. Jestem trochę zdenerwowany. Bo... Bliżej mikrofon. Okej. Mam do pana takie pytanie. Pan nam obiecał kilka lat temu 770 miliardów, pamiętam, z tym plakatem pan takim stał. Czy to jest prawda? Tak? Tak. I co się stało z tymi pieniędzmi? I po drugie jeszcze mam jedno pytanie. Panie premierze, czy pan cały czas stosuje tą swoją zasadę, że ludzi trzeba słuchać, obiecać im to, czego oni oczekują, a potem się z tych obietnic wycofywać? I czy ludzie mają pracować, tu nie powiem tego niecenzuralnego słowa, które pan użył, za miskę ryżu? Dziękuję. Bardzo proszę. Szanowni spokojnie. Państwo. Szanowni Państwo, spokojnie pan premier odpowie. Spokojnie. Szanowni Państwo, cieszę się, że są tutaj zwolennicy, przeciwnicy. Najpierw opowiem o tych 770 miliardach złotych. Szanowni Państwo, drogi panie, już teraz część z tych pieniędzy płynie do Polski. Druga część zablokowana przez sędziów i komisarzy i zablokowana na żądanie ludzi z Platformy Obywatelskiej czeka, hańba, czeka, ale szanowni państwo, jestem spokojny, te pieniądze spokojnie do Polski przybędą, a projekty z tak zwanego KPO już teraz są realizowane. Już na nic nie czekamy, tylko realizujemy te projekty, więc proszę się o to nie obawiać. To zdaje się, że zwolennicy partii, której pan sekunduje, mówili: dwa razy obiecać, to jak raz dotrzymać. Dziękuję, że pan to przypomniał. Dwa razy obiecać, to jak raz dotrzymać, tak mówiła Platforma Obywatelska.
a nas, szanowni państwo, wręcz proszę, aby rozliczać ze wszystkich naszych obietnic, żeby patrzeć na wszystkie drogi, te, o których pan minister Miller mówił, z godłem i z flagą biało-czerwoną, bo one są z polskiego budżetu. A, i jeszcze pan mówił coś o pracy za niewielkie pieniądze. To ja przypomnę. W czasie Platformy Obywatelskiej za ile się pracowało za godzinę? 2, 3, 4 złote za godzinę. Takie oferty pracy. Za jaka była płaca minimalna? 1750 zł. 1750 zł. Płaca minimalna jest teraz więcej niż podwojona. Podatki obniżone dla osób indywidualnych. A co zrobił Tusk? Podniósł składkę na ZUS. Podniósł składkę na ZUS dla pracodawców. Jakoś pracodawcy czasami nie chcą o tym pamiętać, że ten ZUS jest dzisiaj taki wysoki, w tej wysokości, bo to oni podnieśli składkę. Także bardzo dziękuję panu za te pytania. Serdecznie dziękuję. Mogłem przypomnieć, jak się pracowało za Platformę Obywatelską. Kłamstwo ma krótkie nogi. Tak jest. Czy z drugiej strony? Szanowni państwo, proszę, nazywam się Kazimierz Gliniecki, jestem przedstawicielem gminy Sulęczyno, bardzo małej gminy, ale rozwijającej się. Mówił pan, panie premierze, o zrównoważonym rozwoju i chciałbym z tego miejsca podziękować panu premierowi, panu Piotrowi Miller, panu Andrzejowi Lejk, którzy przyczynili się do tego, że gmina Sulęczyno dostała ogromne wsparcie na budowę przedszkola, budowę sieci dróg. Bardzo dziękuję za to wsparcie. Dziękuję. Panie premierze, bardzo dziękuję za to wsparcie. I pytanie, czy samorządy mogą liczyć na dalsze wsparcie, te małe samorządy szczególnie, czy mogą liczyć na dalsze wsparcie, konkretnie mam tu na myśli chociażby kolejną edycję Polskiego Ładu. Dziękuję. Szanowni państwo, tak długo jak będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości, małe samorządy mogą liczyć na wielkie inwestycje. To jest moja obietnica. A małe samorządy już dobrze wiedzą, jak spełniamy obietnice. Także myślę, że jest o co walczyć. Ile pieniędzy szło do małych samorządów w czasach Platformy? Prawda? A ile teraz? To jest niebo a ziemia. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Tutaj, po prawej stronie. Sylwester. A, tu jest pani. Ja tak króciutko. Chciałam przede wszystkim podziękować za pana pracę, a po drugie prośba ogromna. Ani kroku wstecz dla naszych dzieci. Po 30 latach emigracji mojej. Ani roku wstecz. Pani wróciła z emigracji? Wracam. Ojejku, to bardzo się cieszę. Brawo dla pani. Ani kroku wstecz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, pan wrócił? Szanowni państwo, jak czasami ze strony przeciwników politycznych wylewają się na mnie wiadra pomyj, to powiem wam jedno. Jak słyszę takie rzeczy, jak to, co pan powiedział, czy pani, że po 30 latach wraca z emigracji, a pan po ilu latach? Po 9 latach. To serce bije mi mocniej i mogę wam powiedzieć, wytrzymam wszystko, a nawet jeszcze więcej, bo warto dla takich chwil. Dziękuję. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Dziękuję. Proszę państwa, to będzie ostatnie pytanie, bardzo proszę. Dzień dobry, proszę. Panie premierze. Ja jestem rolnikiem. Bliżej mikrofon. Jestem rolnikiem, Dariusz Podlak. Chciałem się spytać, kiedy KOWR przestanie łamać kręgosłup rolnikom, wykańczać ich. A co tam się dzieje? Chcą mi odebrać ziemię, pozbawić, no właściwie gospodarstwa. Ktoś zna sprawę tutaj z lokalnych posłów? Do pana Telusa się zwracałem, no nie wiem, miał się zająć, ale coś w jakiej gminie, w jakim gmina powiecie? Gmina Smądzino. W jaki powiat? Słupski. Powiecie słupskim. Ktoś zna sprawę? Ja poproszę pana ministra Millera, który jest z tamtego regionu, żeby zajął się sprawą, bo nie znam jej. Tej sprawy, ale zwrócę się też z tą sprawą do
szefa KOWR-u. Do głównego szefa KOWR-u. Dobra. Dobrze. Bardzo proszę, z tej strony. No. Tutaj są państwo. Tak, pan? Proszę bardzo, proszę bardzo. Proszę. Proszę bardzo. Dzień dobry, ja nazywam się Andrzej Semborowski, z Szczewa jestem. Panie premierze, pierwsze to dziękujemy bardzo całemu rządowi, którym pan kieruje, za to, co do tej pory zostało zrobione. A z drugiej strony chciałem zapytać, jeszcze kampania wyborcza nie została ogłoszona, a to, co się dzieje, mamy konstytucję, mamy jakieś prawo i ci ludzie, którzy ubliżają wojsku, ochronie granic, to wszystko, co się dzieje na naszych oczach, jest po prostu marginesem społecznym. Czy NATO nie ma siły, żeby tych ludzi ewentualnie... No jeżeli ci, co walczyli o demokrację, o wolność i plują na naszą armię, to nie wiem, jak na to wszystko zareagować. Ale ci ludzie przekraczają wszelkie prawo, wszelką granicę, tak. Ale jeszcze sekundę. Tu akurat jest człowiek, nie wiem, stał z flagą i przedstawiciel Platformy Obywatelskiej. I mówimy, że nie, przecież to jest otwarte spotkanie, zaproszenie jest dla wszystkich, ale bardzo stoją dobrze. I propagują nie wiadomo co, bo to, co się dzieje na tych spotkaniach z panem Tuskiem, to ja mówię, ja nie dziwię się temu panu Tuskowi, bo on już rzeczywiście wymaga dobrego leczenia, ale ci ludzie, którzy... Bardzo proszę, proszę o zadanie proszę kontynuować. Pytania. Proszę o pytanie. Tak, ale dziwię się tym ludziom, którzy przychodzą i jeszcze mu brawo biją. A poza tym sprawa tutaj też środowisko wiejskie, PSL co robi? Spotkanie z tymi młodymi ludźmi, którzy mają aspiracje polityczne i oni chcą teraz zmieniać kraj, trzecią drogę wybierać. Tylko pytam się, co będzie mi kabaret mieli w Polsce, czy w ogóle tych stoją i załóżmy szkoły zamykali, posterunki, koleje. A jakie pytanie Bardzo jest? Prosimy o pytanie. Pytanie, czy jest sposób, żeby ukrócić właściwie łamanie państwo, konstytucji? Plugawienie polskiego munduru jest czynem absolutnie karygodnym. Nieraz próbowaliśmy skierować sprawy do sądów. Niestety sądy nie zostały zreformowane. Sądy postępują sobie tak, jakby tutaj, bardzo często sądy postępują tak, jakby nie było prawa. Ja się zgadzam z panem, że obraza polskiego munduru powinna być karana. My stoimy murem za polskim mundurem. Dziękuję. Brawo. Szanowni państwo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Pan premier jest teraz do waszej dyspozycji tutaj na dole. Dziękujemy serdecznie za spotkanie w Kościerzynie. Dziękuję.